Tadeusz ma 108 lat, a Eustachy 24. Za ile lat Tadeusz będzie 4 razy starszy niż Eustachy? No więc Tadeusz jest dosyć wiekowym człowiekiem, być może nawet najstarszym w Polsce. No, nie wiemy, czy Tadeusz jest człowiekiem. Być może Tadeusz na przykład jest żółwiem w zoo, a Eustachy może jest gorylem. Tego nie wiemy, ale no, nie jest to najważniejsze do zrobienia tego zadania, no więc ułóżmy jakieś równanie. Dobrze, może niech x to będzie ten x, to jest za ile lat Tadeusz będzie 4 razy starszy. No dobrze, czyli w tym okresie Tadeusz będzie miał ile lat? Czyli Tadeusz. No, Tadeusz za x lat będzie miał 108 lat plus x. To jest wiek Tadeusza. No a Eustachy za x lat będzie miał 24 plus x, to będzie jego wiek, tak? I teraz pytamy się o takie x, aby 108 plus x było równe 4 razy 24 plus x. Tak, i to jest nasze równanie, które musimy rozwiązać. No dobrze, czyli rozwiązujemy 108 plus x. Może tu pomnożę 4 razy 24, prawda? Czyli to jest 96 plus 4x. No dobrze, teraz chcemy x na jedną stronę, stałe na drugą, czyli na początek odejmiemy x od obu stron. W ten sposób mamy tak 108 po lewej stronie, po prawej zostanie nam 96. Plus 3x. No i teraz jeszcze 96 odejmujemy. I co? I 108 minus 96 to jest 12 i to jest 3x. No dobrze, czyli mamy 3x jest równe 12. Dzielimy przez 3. I otrzymujemy, że x jest równe 4. Czyli za 4 lata Tadeusz będzie 4 razy starszy niż Eustachy. No sprawdźmy. Za 4 lata Tadeusz będzie miał 112 lat. To jest Tadeusz. A Eustachy za 4 lata będzie miał 28 lat. Tak? I 4 razy 28 to jest 4 razy, może tak, 20 plus 8, czyli to jest 80 plus 32, czyli 112. Wszystko się zgadza. Dobrze, no może jeszcze jedno zadanko tu mam przygotowane. Bartek jest 5 razy starszy niż Jan. 85 lat temu Bartek był 10 razy starszy niż Jan. Ile lat ma Jan? No, zobaczymy. Czyli dobrze, czyli ponownie, czyli może niech x to jest wiek Jana. No i co? I co my wiemy, że dobrze, czyli wiek Jana dziś. Może zróbmy sobie taką wiek Jana dziś, czyli 85 lat, czyli jaki jest wiek Bartka dzisiaj, czyli 5x to jest wiek Bartka dziś. Teraz wiemy, że 85 lat temu, czyli 85 lat temu Bartek miał 5x minus 85, prawda? To jest wiek
Bartka. Bartka. 85 lat temu. No i wiemy, że 85 lat temu Bartek był 10 razy starszy niż Jan, a Jan miał wtedy x minus 85, prawda? To jest wiek Jana 85 lat temu. Dobrze, czyli mamy takie równanie. 5x minus 85 równa się 10x minus 85, czyli 5x minus 85 jest równe 10x minus 10 razy 85, to jest 850. To teraz co? Odejmuję 5x od obu stron. W ten sposób mam minus 85 zostaje po lewej, a po prawej mam 5x minus 850. Teraz co? Teraz 850 na drugą stronę, czyli dodajemy 850. I mamy... Po lewej stronie, po prawej stronie zostaje nam tylko 5x, a po lewej 850 minus 85 to jest 850 minus 85 to jest 850 minus 50 minus 35 to jest 700 minus 30, przepraszam, 800 minus 35, czyli to jest 765. 765. No to jeszcze przez 5 musimy podzielić. Czyli tak, x jest równe, to może tutaj 765 dzielę przez 5, to jest tak 1, 5, tu jest 26. 5 razy 5 to jest 25, 15, 3. 153. Wobec tego Jan ma dzisiaj 153 lata. A ile ma Bartek? Czyli to jest Jan. Ile ma Bartek? 5 razy 153. No, czyli 765. To jest Bartek. No więc w tym zadaniu wydaje się, że Bartek i Jan to raczej są nazwy dębów być może w jakimś parku, czy też w jakimś parku narodowym, niż ludzi.